Cześć kochani, dzisiaj właśnie skończyłam trzeci miesiąc ciąży, dlatego biegnę do Was z relacją, co się tutaj w tym trzecim miesiącu wydarzyło. Trzeci miesiąc to jest 9-13 tydzień ciąży, cały czas jesteśmy w pierwszym trymestrze, dziecko jest wielkości mandarynki, więc już ten brzuszek może Wam się zacząć powiększać. Mnie niestety dziecko wyżera od środka. I tak jest u mnie w każdej ciąży, że ja zamiast tyć, to na początku ciąży chudnę. Ale no, tak jak mówię, ponieważ już wiem, że to że jestem już w trzeciej ciąży i wiem, że to tak u mnie wygląda, więc się tym nie przejmuję. Na razie w tym miesiącu, jeśli chodzi o jakieś rzeczy, które możecie się spodziewać u lekarza, to jest na pewno zlecenie na badanie genetyczne. Ono powinno być wykonywane między 11 a 14 tygodniem ciąży. I na temat tego badania zrobię Wam oddzielny odcinek. Trzeci miesiąc, jak już skończycie, to jest taka wielka ulga, bo wreszcie można ogłosić całemu światu, że hu hurra, jestem w ciąży. Do tego momentu jeszcze, z tego co czytałam, no jest większe ryzyko tego, że ta ciąża może się nie udać, natomiast po tym trzecim miesiącu już to ryzyko jest dużo, dużo mniejsze, dlatego też to już jest ten moment, kiedy na przykład można powiedzieć też w pracy o tym, że się jest w ciąży. Jeśli chodzi o jak wyglądają jakieś problemy w ciąży, no u mnie przede wszystkim, jeśli chodzi o moje samopoczucie, to tutaj się pogorszyło, zaczynam mieć takie huśtawki nastrojów. Jednego dnia po prostu jestem w dobrym humorze, a innego płaczę do poduszki z byle powodu. Czasami wrzeszczę na wszystkich i jestem mało cierpliwa, więc tutaj przepraszam moich domowników, no ale niestety, no tak to jest w ciąży. Oprócz tego oczywiście jeszcze to, co jest w drugim miesiącu pozostaje, czyli mdłości, czyli u mnie zawroty głowy i po prostu problemy z tym związane. Może się pojawić tak naprawdę zgaga, problemy ze snem już pomału też. Cały czas wyostrzony taki węch na niektóre produkty. Ja mam strasznie wyostrzony węch na pasty do zębów i pastę do zębów dziecka musiałam wymienić. Więc to takie, można powiedzieć, takie rzeczy nieprzyjemnych. Jeśli chodzi o te przyjemniejsze, to pod koniec trzeciego miesiąca pojawiły mi się zachcianki i tutaj tak stwierdziłam, że tak się pomyślę sobie, jak to wyglądało w poprzednich ciążach. Faktycznie to też w tym samym mniej więcej czasie już też te zachcianki miałam. W pierwszej ciąży pamiętam, że moją taką dziwną zachcianką był baleron. To jakiś, nie wiem, smak z dzieciństwa i moja mama jeździła po całym mieście w poszukiwaniu tego baleronu, bo teraz jakoś rzadko można to chyba dostać w sklepie. Nie wiem, bo nie jem na co dzień. Ale to jest taka zachcianka, była taka jednorazowa. Zjadłam kawalątek, starczyło mi już, tak? Została moja potrzeba zaspokojona. Bo właśnie te zachcianki to są takie albo krótkotrwałe, czyli tylko zjecie i koniec i macie dosyć, albo one się pojawiają przez całą ciążę i to są jakby takie zachcianki, które no, mogą Wam troszeczkę uprzykrzyć życie z tego względu, że jeśli na co dzień nie jecie danego produktu, a teraz codziennie macie ochotę na nie wiem, właśnie balero, no to no nie wiem, czy będziecie takie zachwycone, no ale dziecko ma swoje potrzeby.
Z moich takich jeszcze zachcianek, pamiętam z drugiej ciąży, z kolei jeździłam po mieście w poszukiwaniu takich ostrych, zielonych papryczek. Te papryczki, no nie mogliśmy ich z Grzyśkiem znaleźć, a tak miałam ochotę na nie, dorzucałam je wszędzie do jakichś różnych potraw obiadowych, czy to do pizzy, czy to do jakichś gulaszów. Nawet pamiętam, że kanapki jadłam właśnie z tymi papryczkami i to bardzo długo trwało właśnie w drugiej ciąży. W tej ciąży też uwielbiam, słuchajcie, papryczki. Ale bardziej właśnie te czerwone i tutaj przepraszam warsztatowiczów, którzy byli skazani na moje leczo właśnie z tymi papryczkami i niektórzy no średnio to przeżyli. W tej ciąży w ogóle zaczęło się wszystko od ogórków małosolnych, których ja specjalnie nigdy nie lubiłam. A tutaj nagle mój tata na jakiejś imprezie chyba swojej imieninowej czy jakiejś innej wyskoczył właśnie ze swoimi ogórkami małosolnymi. W pierwszej ciąży zdecydowanie ogórki, tak jak te kiszone, dużo lepiej mi wchodziły i bardzo często właśnie jadłam. Pamiętam, że też tata mi tutaj dosyłał te ogóreczki. Natomiast te małosolne to też jadłam przez jakiś tydzień i byłam nimi zachwycona. No, co się u mnie powtarza w każdej ciąży i to praktycznie przez całą ciążę, czyli słodycze. Słodycze mogę jeść w ilościach hurtowych. Wszystkie ciasta, ciasteczka, czekoladki, no wszystko co jest słodkie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałam. Ja raczej tak, no nie powiem, że unikałam słodyczy, ale nie byłam w stanie ich zjeść dużo. Natomiast tutaj w ciąży, no to tego było znacznie, znacznie więcej. Ostatnio mam bardzo dużą ochotę na słoneczniki i nektarynki i też się nie mogę powstrzymać. Słonecznika jadłam jakiś czas temu, no to po prostu takiego na raz i też była to taka zachcianka króciutka, tak jedno, trochę taka jednorazowa, albo czasami to są zachcianki przez tydzień, no takie mówię, no dosyć krótkie. I powiem Wam, że ja na przykład bardzo lubię w ogóle ten moment takich zachcianek, bo to też, no to się pamięta. I to bardziej, że często jest to związane z różnymi historiami. Pamiętam, jak ktoś mi opowiadał, pewna dziewczyna, która była w ciąży i wymyśliła sobie zimą, miała bardzo dużą ochotę na maliny, poprosiła męża, żeby te maliny dla niej zdobył. I on jeździł po całej Polsce w poszukiwaniu malin, w końcu wrócił z tym opakowaniem malin i dziewczyna zjadła jedną, dwie sztuki i powiedziała, że dziękuję, już wystarczy, już się najadłam. Więc to są takie no, fajne, fajne momenty. Oczywiście trzeba też pamiętać, żeby te zachcianki, bo słyszałam właśnie, że niektórzy mówią, o nie, 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 tutaj trzeba się powstrzymywać, trzeba zjeść tylko zdrowo, więc bo to jest ważne dla dziecka. No, mi się wydaje, że te zachcianki też wynikają z jakichś potrzeb naszego dziecka, więc potrzeb naszego organizmu. I ja nie mówię, żeby jeść tutaj przez teraz 9 miesięcy pizzę, bo ktoś ma taką zachciankę, ale jeśli to są takie rzeczy jednorazowe, no to tutaj ja nie widzę akurat żadnego z tym problemu, żeby sobie od czasu do czasu coś tam przekąsić niezwykłego, czego się normalnie na co dzień nie je. Ja na szczęście nie mam czegoś takiego, żeby jeść ogórki kiszone z, nie wiem, no z czymś na przykład z cukierkami, żeby te połączenia były takie ekstremalne. Zazwyczaj to jest po prostu produkt, którego na co dzień nie jadam, a nagle w ciąży idąc w supermarkecie poczuję jakiś przypływ, jakąś chęć, że muszę po prostu to zjeść.
I to też jest, przynajmniej u mnie, jest to na tyle silne, że jeśli się obudzę w środku nocy i mam ochotę na zjedzenie na przykład nektarynki, to nie ma opcji, żebym nie wstała, nie poszła do kuchni i tej nektarynki nie zjadła, bo po prostu będzie to mnie męczyć. Będzie to mnie męczyć przez tygodniami, aż ja faktycznie te rzeczy zjem. No i to by było na tyle, słuchajcie, w tym odcinku. Piszcie koniecznie w komentarzach, jakie są, ale jakie były wasze zachcianki w ciąży i kto jeździł po mieście, żeby to wam zdobyć, bo pewno niektóre te produkty mogły być trudne do znalezienia. No i na pewno będę się bardzo cieszyć, poprawi to moje samopoczucie, jak zobaczę wasze łapki w górę i subskrypcje i co. Widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa, pa!